special thanks to our guy, Dose One, for providing beats, interludes, musical poetry, yet again for Day of the Devs. We could not make this show as bombastic and cool and vibey without your stuff, man. You're a genius. Check out his stuff, Dose One. If you love this program and you want to support us, sign up for our email blast at dayofthedevs.org. We do lots of events and showcases throughout the year, and that's the first place to find out about stuff. Stay tuned after the program for a Team Schaefer to Pijaku. Chat. Jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem. Jeszcze Team Schaefer dopija swojego drinka, bo jak wszyscy dewerzy są pijani, Team Schaefer też jest pijany. Trzymaj się, Misia. Ale zaczynamy Devolvera. Bye, team. Muzyka z kokona. Jeszcze na koniec. Taki, żeby nas YouTube dopadł skancelował, szybciej, absolutnie. Skancelował. Demonetyzacja. To była fajna gra. Kurczę, kokon to była fajna gra. Wiesz, że nie gra? Spodziewam się, że jak dosiedzę do końca, to Kubar mnie przeprosi za te wrzuty z 11-bit. To trzeba zobaczyć, kto tam ci tak naprawdę w tym, na tym Discordzie dopadł. Jakiś huncfot. Jakiś huncfot. Ale polecam ci, Jay. Ultaj. Kokon był super fajny. Mówisz? Dobra. Jakiś huncfot złośnik. Ochrutnik. Musielo, masz picie i przekąski? Okej. Straciliśmy Miszę. Na pewno. On znowu te jakieś... Coś tam... Sznycel z mebla je, czy coś. On je, tak. Szwagra z kuchni, z mebli. Szwagra z kuchni. Szwagier z kuchni mu wszedł między zęby i teraz nie może go wyjąć. Czy pół godzinki? Tak, Devolver jest zawsze... Jest zawsze krótki. To nie trwa godziny. To jest zawsze experience, ale to jest experience, tak. Zwięzły. Ale powiem wam, że to Day of the Devs było dla mnie w tym roku experience. Było. Ja się dużo lepiej bawiłem niż na tym poprzednim Jeffa, bo to Jeffa mnie wynudziło strasznie. Patrz, on siedzi i kręci kopkami. Music. A pan naciśnie guzik i będzie muzyka pewnie. Nie, to musiałoby być Tiesto. Tak, jakby wszedł taki chory drop. Łab. Jak jest teraz ten, jest taka jakaś grupka dzieciaków z Irlandii? Zrobiła jakiś taki kawałek, jakiś taki właśnie... Ja chyba słyszałeś to? Nie, na kanał. Tak. To beat ma niesamowity. Znaczy w ogóle oni flow mają dobry super. Flow, tak. Przede wszystkim tak, ale to mam wrażenie, że głównie dzięki temu beatowi. Beat jest super. Jak się nazywał ten kawałek? Był taki dawno temu kawałek z takim żółtym miśkiem, który miał parówkę w ręce i pracował w biurze. Mr. Oizo. Flatbeat. Flatbeat, mhm. Mr. Oizo, Flatbeat. To był kawałek. Łop. To był kawałek. Fajnie, że odpaliłem Devolver i... A tu Koko. No właśnie, Where Evolvi. Zobacz, Jay, czy oni przypadkiem się gdzieś nie odpalili. Sprawdziłem od razu, ale nie. To jest... Nawet mówił... Team Schaefer, że jest... Devolver po zaraz. Nie, no to tutaj będzie na pewno lecieć. A, będzie, tylko musi David skończyć kręcić gałami.
Żeby nie było, ta muza jest super. Ta muza jest super. Wszystko na laptopie robią. Tak, sprawdziłem. 31 maja wrzucałem, wiesz, to się nazywa The Spark. Tak. Ten kawałek super to jest. To robi jakąś niesamowitą furorę wszędzie, łącznie z Pikpokiem. Zaraz wejdzie Wolwi i będzie śpiewać. Ja się boję właśnie, że to gdzieś z ekranu zaraz coś zje tych ludzi i tak się zacznie Devolver. To by było dobre. No. Ale wątpię, to tak jak mówi Boromir, to może uśpić naszą czujność, ale no. Bądźmy, wiecie, jest późno, nie? Jest druga w nocy, musimy uważać na siebie. Taki, wiesz, eklektyczny jest, ładny. Każdy pilnuje swojej szóstej teraz. Każdy pilnuje swojej szóstej. A połowa czatu teraz, kurde, gdzie jest szósta? I na zegarku. Tak, jak duży bałwanek jest, tak? Jak, no. Jak mała wskazówka jest na bałwanku. Jak marchewka wskazuje dół. Ty. U mnie, Daniel, jest w tym momencie 7:05 wieczorem. Nie druga pięć. 7:05. Co jest kurde? Noc jest kurde, oni muzykę grają. Jestem w obcym mieście, w hostelu, w środku nocy, wcale nie jestem posłany. Bedlagiko, bunkier jest w namiocie, w środku lasu. Jacyś ludzie do niego przyszli dzisiaj i go zaprosili do siebie i od tej pory nie pisał widziałem nic. Ten rysunek, widziałem ten rysunek, gdzie jest schemat wokół niego, co się dzieje. Święto to jest. Ognisko, namiot, drzewa. Ale Bedlagiko, jesteś sam w pokoju w hostelu? Bo... No nie, w hostelu raczej nie jest sam. Czy w ósemce? Nie, no czasem są takie, wiesz, tak? Jedynki hostelowe. Tak? Są. No. Niekoniecznie muszą być, wiesz, łóżka piętrowe i room for activities dla 8 osób. Wait, jesteś w Krakowie? Po co? Dlaczego piszesz w obcym mieście? Nie, to kawcem jestem w Krakowie, nie wiem. No jest właśnie, też mam to samo się pytam. Gdzie jest Devolver? Przecież oni są już 6 minut spóźnienia, a Dawid sobie... Uermonkę. Fajną muzykę zapuścił i jesteśmy mu wdzięczni za to. Ale kurcza paka. Są kraje, w których to jest druga w nocy i tak jakby... Ale w Krakowie, lata, w hostelu? W tym nie będę kłamał. Fajna muza. Ale co, Bedlagiko, jesteś na jakiś koncert? Czy nie, czy jedzie pom, na... Czy wiem, że jedzie na jakiś ślub kogoś. To pamiętam. Poświęcimy na ślub, okej. Okay. Bez sensu, tak na moje. To jest bez sensu. Zgadzam się z Jayem, bez sensu. Quest odpadł, tak. Quest odpadł, kiedy podmienię obrazki w OBS-ie. No, tak się dzieje generalnie. Jakbym robił jednym ciągiem jeden stream, to miałbym cały jeszcze zestaw, ale niestety musiałem podzielić. Ja mam kumpla do tego dnia. Wtedy, kiedy Orsus masz ślub. Ten sam dzień. Ślub koleżanki w 80, jutro mnie ktoś zgarnia z Krakowa, siedzę dwóch kłótni, ale nocleg mam w 6-osobowym pokoju. No to nie wiem. To jest teraz challenge. Jest challenge między tobą a bunkrem. Kto szybciej zejdzie z tego pięknego świata. Ja tu siedzę, for fun.
Mogę dać trochę muzikę ciszej, ale tutaj ciszej? Są osoby, które słuchają. Czy można to przewinąć? Niestety, jak życia, często wstaje Daniel i zadaje sobie to pytanie, wiesz, rano. Czy można to przewinąć? A pamiętasz ten film Klik? Tak. Z Saddamem Andlarem. Dzięki. Saddamem Andlarem, tak. Dzięki Jakob. W Afganistanie się ukrywał. Dzięki Jakob, ale puśćcie mi już dewolwera, proszę. Czyli wszystko jest generalnie przesunięte 15 minut w przód. No jest. Tak widzę. Jest, przesunęło się. Przecież miało być 22.45, a było... Tak, wszystko się przesunęło, bo Hef przesunął i 15 minut 15. I jest obsuwa, no. Niestety. To było outro devsów, tak. To było outro devsów, tak. Nadal jest, ale... Jasne. Niestety, no. To jest wszystko na żywo. Nikt mi nie napisał, Kups, nie odpala jeszcze streama, bo oni będą jeszcze grać muzykę przez 9 minut. Bo to się jeszcze kręci. Holly wyrobił, jest początek. Czy widzisz koniec, ale tak naprawdę jest początek. Koniec poprzedniego, o, teraz jest Volvi. Za 5 minut, jak ktoś potrzebuje siknąć, czy nie wiem, jeszcze 5 minut, nogi, to teraz. Tak. Kto to mógł wiedzieć? Kto to mógł wiedzieć? Ja tak szybko przyłączałem obrazki, że aż questa straciłem przez to. Ja przynajmniej na YouTubie ludzie będą questa, początek przewijać, a to zawsze dobrze, nie? Straciłem, było prawie 400 osób na Jeffie. Jest 85. Było. Ale to też tak nie jest, żeby wszyscy zostali do tej godziny. Wiem. Ludzie byli zainteresowani głównie tym Summer Game Fest. Wiem, co nie było interesujące. Będzie sporo ludzi jeszcze na pewno na Xboxie. W niedzielę. Zawsze jest dużo ludzi na Xboxie. Będzie sporo ludzi, myślę, na PC Game Show. Trochę również pewnie przyjdzie na Ubisoft, mimo tego, że ludzie nienawidzą Ubisoftu obecnie. A reszta będzie tak. Reszta będzie tak trochę mniej. Aczkolwiek przyjdźcie koniecznie na Future Game Show. Tam jest zawsze są najlepsze gry. Od kilku lat najlepsze gry są na Future Game Show. No i na Holsom, ale chyba w tym roku nie ma, co? Jest Holsom też. Tylko Holsom to już jest takie... Holsom, nie? Nie wszyscy lubią takie cute. No. Cute giereczki, a Future ma przegląd najróżniejszych gier. Ej, to było coś ciekawego. 15. Wiecie, kto w tym roku ma również 15 urodziny? Nie. 15 urodziny, kto ma? Jaki podcast? Czekaj, musiałem spojrzeć się na drugi monitor. rozgrywka? Nie, ale już cieplej. A blisko, tak? Blisko. Nie. Nie Rocky Boris, nie zatapiali. Come on! 15 urodziny. Nie wiem, nie ma dużo podcastów w Polsce, nakrywa, no. Która ma 15 urodziny. Zagraceni, czy jak oni tam się nazywali? Nie, oni nie mają 15 urodzin. Zatopieni? Coś? Nie. Fantasmagieria też chyba nie ma 15, tylko Fantasmagieria ma chyba 14. Ma tak jak chyba rok. Grysław też nie ma 15 lat. Czekaj, jeszcze miałem taki... Co to było? After the Credits chyba, tak? After the Credits 3 lata chyba nagrywało tylko. Ale tyle, co nagrało, to się spaliło cudownie w tym słońcu. Szynda, czekasz? Czekamy na Devolver właśnie teraz. A może Forum Ogadka ma te 15 urodziny w tym roku? Forum Ogadka, widzisz. Trafiłem? Trafiłeś. 15 urodziny w tym roku. Dobre chłopaki. 15 urodziny. Są rzeczy planowane z tej okazji. I jak w mordę strzelił w Volvi,
15 urodziny ma w tym roku też. Quinceañera. Przecież to jest jakby po prostu... Podoba mi się ta kanapka. Tak, gdzieś Volvi zrobiony z tego salami teraz to jest. Jakieś szyneczki też. Volvi jest legalny, co? 15... Wait. W Polsce? Nie. W Polsce? Nam, ale tak. W jakim kraju jesteś obecnie? To jest bardzo dobre pytanie. I na pewno nie ma z niego ekstradycji do większych większych państw. Dlaczego to jest Argentyna, tak? Dobra. 57 sekund. No liczymy na to, że Devolver coś wspomni o tym, że Formogatka ma w tym roku 15 urodzin. To nie jest przypadek. 15 lat, wyobraźcie sobie, nagrywać program, gdzie się o gierkach, głupoty gada, przez 15 lat? Z takimi ludźmi? Ja nie wiem. I ty 15 Just lat? Just watch this show and wish z Kataru nagrywam, tak. 15 lat z Kataru nagrywam. Tak jak mówi Jay. Ja ci chusteczki przyślę, wiesz. 15 lat. Myślałem, że my to będziemy nagrywać, nie wiem, 2 tygodnie. Mógł sobie ten katanka to nagrywać, gdybym wiedział, że to 15 lat będzie trwało. On by się wykruszył po 3 miesiącach, come on. Hej, Sidu. Lecimy. Lecimy z Devolverem. Gdzie są żółte? To jest jakieś europejskie blachy. Już się zaczyna, jakby byli pijani. Ja już czuję, że oni są pijani. Okay, I don't have a job per se, and I'm not in a relationship right now, but I do have my interests. Jest Volvi. I ma ręcznik z Volvim. Okej, okay. Będzie merch, nie? Klasycznie. Oczywiście, że tak. Muszę Tartakowi kupić, wiem, że on śpi, ale on zawsze chce. Oh my god. When I think about the many enjoyable hours I've spent playing my games, my God. I say to myself, what a wonderful world it is we live in. And I say thank you. Thank you to all those who have made my life so damn fun. Ma nawet samochód Volviego. Pikuniku? Devolver w któryś pikuniku wydawał? Tak mi się zdaje. Ale ma zajebisty tort. Today is a special day. Today is Volvi's birthday. Wow. A chance for me to show my appreciation to somebody who has given me so much over the years. Klasycznie amerykański tort, jaki się zamawia w Walmartcie. A roguelike video game developed by indie studio Massive Monster and published by Devolver Digital. Ten kubek był też niesamowity. On the 11th of August 2022. Oh my god. Over 4 million copies. Nie, proszę cię, proszę cię. Nie wiem, jak to się nazywa. Proszę pana. Headbutt it. Headbutt. The cake. Wyzywa Volviego. Okej. Okay. Owieczka! Gry. To jest totalnie owieczka. Budźcie Tartaka. Tartak, wstawaj. Z jakiegoś powodu owieczka Tartakowi podeszła. Tak, ja nadal jestem w szoku. Jakaś nowa postać do Local Co-op. Proszę. Proszę. Czy będzie się to dało przez parceka? Tak.
Nawet podejrzewam, że przez Steam, jak to się nazywa? Tam jest zawsze lag na tym. Jest, ale właśnie widzisz, w Parseku nie ma tego laga. Czemu? Bo jest szybko jak Parsek. Jak myślisz, jak śpi Tartak na boku, czy jak wampir? Jak może spać Tartak? Wyszokę nogami, on przy suficie? Wy gdzieś tam spaliście, w sensie nie, że seksualnie, ale... No tak, co, ale... Nocowaliście pod jednym dachem. Na boczku. Na boczku, tak? Na boczku, no. People forget that putting on a good party can be a lot of work. It's a lot of pressure. Ja pierdzielę. Everyone is relying on you as the host to get things right. Nie wiem, kto to kręcił, ale respekt. You don't want to humiliate yourself, do you? Not in front of him. David Carpenter. No. Młody Cronenberg. Tak, Brandon. Ło, dupsko. Wow. The Crush House is crushing it. Nie regulujcie odbiorników, to jest takie, czy siedzimy w streamie. Po prostu je wyłączcie. Beloved sponsors and savvy network execs won't believe what's in store for our cast of potential lovers. On wygląda, jakby trzymał Wolfiego w piwnicy. Wypuj to. Nie mów tak. Wykrakasz zaraz i... Finally boil over into an explosive a można trzyma go na poddaszu. Co to jest? Kojarzy skądś tą... Okej, ale czy to jest gra, czy to... Jest gra, tak, tak, ja to kojarzę. Nie, kojarzę to. Tune in Wednesday for the real fireworks. Ja czuję, że tutaj coś zaraz wiatrak trafi. Nie wiem, dlaczego tak w ogóle nie będzie wiatr. Te ludzie się całują, jest miłość. Do czasu. Jest miłość, tylko i wyłącznie. Miłość i happiness. Czyli fantazy. Nic się nie dzieje złego, jak jest miłość i happiness. Proszę, grają sobie w te. Łapki. Kamień, papier, nożyce, backstabbing. Okej. Okay. Jest wszystko okej. Bedlagiko, zadajemy sobie wszyscy to pytanie. Czy to jest niewyspania i niewzięcia leków, czy... Wiesz co, zauważyłem, że większość tych gier, co była dzisiaj, to faktycznie ma dema dostępne na Steamie już. Mhm. No, to jest jakby najlepszy, moim zdaniem, marketing. Tak. It's about considering the future. Sure, we've had some great times over the years. Interakcję z produktem, to jesteś prawie kupiony. Igor, ja zawsze zapiłem na plecach, ale budzę się na bok. Tak, Pixel to był. O, jest Plucky. Plucky Squire. Ja zawsze zasypiam Igor na boku i budzę się na bok. Maybe even a new genre. Oh, same. A rogue fu city builder. I made that up myself, but I like it. Something fast-paced, inspired by martial arts movies, set within the confines of a vast, to jest tak niepokojące. City dominated by vicious gangs. Tak dobrze zrobione, niepokojące. Each run is different depending on which of these crime syndicates you take down first. A to, co teraz opisuję, to jest John Woo Stranglehold. Okej. Okay. Jest coś na suficie. Widzisz, Jay? Nie mogłeś się zamknąć? Musiałeś powiedzieć, że jesteś na strychu. Tak, musiałem. Mieliśmy wszyscy fan. Było wszystko okej. Okay. I musieliście otworzyć buzię. That's what I do. Okej. Okay. Designers of Dead Cells, okej. Okay. Designers of Dead Cells. Tak. Tych dwóch Francuzów, w sensie w tym pomagało? Yves Guillemot? Tak, jest tylko tych Francuzów znamy. I Peter Molyneux. No, tak. To jest, oni razem pracują przeważnie. Taki power duo. Okay, animacja wygląda fajnie. Animacja jest piękna.
Yes! Mikołaj, nie subskrybuj. Okej. Okay. Rób co chcesz, Mikołaj. Jest druga w nocy, nie będę ci mówił, jak masz żyć. Ale ta gra mi się podoba. Gra mi się podoba. Ładnie. Podoba mi się animacja. Ten jutsu. Nie jujitsu, tylko ten jutsu. Nine jutsu? Eight jutsu? Ciekawe, czy to już ma demo też. Ten jutsu. Chłop się bawi joystickiem. Podoba mi się, jak on w to gra w tej wannie. Some people prefer to spend their time outside exploring the natural world. To wyglądało totalnie na wtorek, tak. Yay. Ten jutsu wygląda jak ten wtorek. And to them, I say whatever works for you. Pościel Wolfiego ma wszystko. Skuban ma wszystko. And if you're going to be passionate about something, then why not go all in? Go all in, and hey, my brother. If you don't care about anything passionately, well then I feel nawet, sorry nawet, for you. Są te płatki śniadania. Okay. I guess what I'm trying to say. Okay. It's important to be true to who you are. Szybko tam idziemy. But a lot of people are just too afraid. Szybko skręciło w stronę, w którą nie chciałem, aby skręcało. To look in the mirror and say yes. Oh my god. This is who I am. I am Volvi. Not a robot. Talos Principle 2 is a puzzle adventure video game developed by Crow Team and published by Devolver Digital. Te segwaye są po prostu no. Sequel to the Talos Principle. Jestem autentycznie przerażony. November 2023 to critical acclaim. The sequel builds on the first game's origin. Wiesz, z czym mi to się kojarzy? Too many cooks. Newly emerged robotic civilization through the newborn eyes. Pały jadą już. It has been described as thoughtful. I co znajdą? Co znajdą na strychu, Jay? I just wish there was more. Boiler. Walnie policja jeździ w BMW. Gonią jakiegoś przestępcę i check engine light i koniec. Talos Principle 2. Pamiętam ten stream. Pamiętam, no, wciąż słyszę krzyki ludzi. No, tysiące głosów, krzyczących z różnych miejsc w Polsce, na świecie, na mnie. Step into the shoes of Yakut and visit the Isle of the Blessed. I też brakuje tej babki z poprzednich, ten, tak. Ta była szalona. Ale mam nadzieję, że Nina gdzieś ją... Może to jest Nina na strychu? O. To byłby twist, a? Into the abyss takes you on a journey through a dream world, full of the most challenging puzzles yet, taking place on a series of floating islands. W Stanach jakie są ten, jakie są... Fordami, tak, mają kontrakt. Providing you with a new perspective through a series of thought-provoking. Ale kiedyś coś innego chyba było, nie? Chevy było, ale najdłużej Ford. Jak krzyczę na Planet Crafter. Szpinda, Planet Crafter mamy nagrane chyba 20 ileś odcinków. Wy jesteście na szóstym, więc możecie sobie krzyczeć o te tleny. Oh my god. Dobry wieczór, panie władzo. Nie mam strychu. Hello. Good evening, sir. I hope I'm not interrupting anything important. Podoba mi się, że brytyjska policja w ogóle taka w Europie jest super uprzejma. We've had some complaints about some noise. To brytyjska, wiesz? Jest uprzejma faktycznie. W Stanach gdzie indziej, gość miałby SWAT w środku. Strange sounds. That would be my TV set. I like to keep my shows. Serio, ktoś, kto kręcił, naprawdę jest dobry. Ujęcia, kadry. W sensie kadry, no, ujęcia, no. Top notch. I don't want to waste any more police time dealing with petty issues like this.
What the f... Oh my god! To jest wtorek! To jest totalnie wtorek. Ja to jakiś slice ostatnio w tego grałem. Jest tak dobre. Flash Kickers! Ale to przejście do tej gry. Devolver. Świetne. Kocham cię. Floaties. Proxy są, nice. Uppercutters. Świetne to jest. Rage Runner. Thrusters. Ale najbardziej mi się podoba, że klasycznie jak w tym, jak w Duke'u. Dwie nogi naraz możesz. Dwie nogi naraz są, tak. I biegniesz dalej, to jest najlepsze. Are you okay, sir? Yeah. On nie jest okej. Absolutely. Pani władzo, nie jest okej. Proszę weźcie, sprawdźcie strych. Błagam was. And a card? I don't think that's necessary, sir. Just keep the noise down. Yeah, I'm gonna switch it off. A day without TV would probably do me a world of good. Oh my god. Okay, so thank you, officer. Where'd you keep your TV then? I have a few just dotted around powiedz, the place. Na poddaszu. Yeah, you know, like I said, I like to immerse myself in the experience. So I think I might need to pop in, take a look around the place, if that's okay. Well, no, you don't. W Stanach ten koleś był, miał SWAT. On by już rezistował. No, ten arest. Now. O, tak można wejść sobie, tak? Bez... Tylko jeśli masz podejrzenie czynnego przestępstwa. No ale co, przyszła, bo hałas, coś robi tup-tup i to jest podejrzenie przestępstwa. No jeśli wiesz, hałas miał źródło w telewizorze, a jednak brzmi jak ktoś, kto potrzebuje pomocy, no to jest... War, warranted action. Ten typ to dosłownie BTK killer, tak. Nawet wygląda trochę jak BTK. Trochę jak BLG. Żartuję oczywiście. Is an American independent video game development studio founded by Alex Preston. The studio is best known for developing Hyper Light Drifter. Co tam będzie? Nina? Solar Ash 2020. Volvi? Czy jakaś postać z gry, którą reklamują. O, nie idź na górę. Idź totalnie na górę. Nie wiem co. Ja poczekam na dole, idź na górę. Lubisz oglądać horrory, co? Nienawidzę horrorów. Fuck, it's Volvi. Porwał Volviego i był na strychu i zgadłeś to, Jay. Volvi has been released. Volvi has broken containment. To jak ładnie wygląda. Strasznie ładne. It was always about Volvi. Chua. Nie wiem, co mi się bardziej podoba. Animacja czy muzyka? Chyba muzyka. Podoba mi się art style tych twarzy, które są... O, tam, to takie jak jest... Tak. Possessors. Possessors! Possessors, professors. Art machine. Ciekawe. Słychać krzyki na takie nauki, nie ma piwnic. Nie ma piwnic? Possessors, professors. Tak, pikutka. Profesor, posesor. Okej, okay, czy to jest retrospekcja, czy... A może to jest coping mechanism u niego w głowie? O, taki punch. Nie pamiętam, kiedy piłem taki punch ostatni raz w high school chyba.
I z Baby Berserków jest zrobiony... Volvi. Nice. Ludzie, którzy jedzą tak tort, powinni być w więzieniu. Albo więzieni na poddaszu. To jest ta policjantka, czy to była inna policjantka? Ta sama. Okej. Okay. Ło, taki tatuaż chcę. Nice. Jest i solnizant. Jest i solnizant. Here comes Volvi. Du, 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 du. Ta pani w żółtym tutaj, z przodu, ona je tak tort łapami. Straight to jail. Jest i on. Jest i on. On go zabije. Wiem, że to się nie dzieje naprawdę, że to jest jakieś jego... Oh, on teraz się nawdychał kobią. O! Koniec. Ale jak to? Ja chcę kogoś rzucić. No, o właśnie. Fishpig and the warlocks have trapped us in. That madman. He won't stop until he has turned everything into toxic waste. Yes, Robotia. And if my calculations are correct, Fishpig's toxic slime will reach the city center in just under 2 hours. Heck, it could even reach the banking sector. Grumfish, no. No nie, podoba mi się, bo zrobili kreskówkę, żeby leciało tego kolesia w telewizji i postanowili, a pokażmy ją ludziom, nie? Skoro się narobiliśmy. Czemu on ci kopie, czy to jest kret? Czy Volvi jest kretem? Chyba tak. Albo takim jeżem, nie wiem. Aha, jeszcze je cebulę jako snack. To jest przekąska taka. Chciałbym teraz crossover. Skoro Volvi jest kretem, Volvi x krecik. Z krecikiem? Tak. Czemu on ma trzecie oko jeszcze na czole? Nie złamiesz ducha bankierów. Czy jest ta bajka w ogóle? Fishpig? Ty faktycznie w ogóle nie oku. Ma rybę u góry, dlatego to oko ma... To jest... Oh my god. Oh my god. Będę potrzebował tak z tygodnia, żeby się pozbyć koszmarów o tym wszystkim, co dzisiaj obejrzałem. To Nightmare Fuel trochę cię podtrzyma. No. To jest taki Nightmare Fuel, co dzisiaj zobaczyłem. Piłka, to była twarz ryby od góry. Oko, twarz, usta. Jesus. No pizza tonight. Eating healthy is important. Co? Grab your goodie bag. Goodie bag. Okej, to jest to, co muszę Tartakowi zamówić. To jest co Tartakowi. To jest na bank koniec. Nie róbcie mi tego. To jest na bank koniec. Chcę więcej Volviego. Ulala. Ulala. Czat, nie trzymam was, bo wiem, że jest... Która macie, Matko Bosko? 2:37. 2:37 w nocy. Więc rozchodzimy się, ale jutro się widzimy po raz kolejny na streamach. Nie pamiętam już co, ale wyślemy wam wszystkie, ten będziecie wiedzieć. Trzymajcie się mocno, dzięki za obecność. Dzięki Jay, dzięki Quest, dzięki Tartak. Do jutra, trzymajcie się, buziaki, bye! Dzięki, pa, pa.